Dobry Państwu, jest godzina 21.10. Pielgrzymi z pielgrzymki zamojsko-lubaczowskiej opuszczają kościół świętej Barbary, gdzie odbyło się takie nabożeństwo wieczorne, taki apel po zakończeniu ich całodziennej pielgrzymki, wędrówki do Staszowa. I oni oczywiście ze Staszowa pójdą dalej przez Chmielnik, no gdzieś tam dalej, nawet dokładnie nie wiem, gdzie się zatrzymują, ale po 30 parę kilometrów robią dziennie, a może czasami nawet jeszcze więcej. Jak Państwo widzą, są pełni entuzjazmu. To jest taka mieszanka ludzi młodych i ludzi starszych. Tutaj jest też trochę staszowian, którzy przyjęli tych pielgrzymów na nocleg, zapewniając im oczywiście jakąś ciepłą strawę na pewno. Moja rodzina też corocznie przyjmowała dużą grupę pielgrzymów. Widzą Państwo, że jest dużo entuzjazmu, dużo radości. A tutaj piękny kościół świętej Barbary, który został zaprojektowany przez pana Wiktora Zina, który prowadził w telewizji takie Piórkiem i Węglem, taki program na temat architektury, na temat piękna polskiego krajobrazu, piękna polskich zabytków. To było w latach 70. Ten program był, ja pamiętam, wtedy jeszcze telewizję oglądałem, chociaż była taka czarno-biała. Proszę Państwa, wbrew pozorom mnie się wydaje, że chyba wtedy było nawet więcej dobrych programów niż obecnie. Ja czasami jak jestem gdzieś w gościach, to rzucam okiem na tę telewizję polską i płaczę nad nią. Ale nie o tym mowa, nie o smutnych rzeczach, tylko o radosnych, dlatego że ja jestem entuzjastą pielgrzymek. Sam no, z różnych powodów nie mogę się wybrać na to, no, mam chociażby to, mam psy, których nie mogę opuścić. Ale w tych pielgrzymkach do Sulisławic, tutaj takich bliższych, biorę udział. Na tych pielgrzymkach, proszę Państwa, w przeciwieństwie do tego, co wyprawia pan Owsiak, tam na tym przystanku Woodstock, nie ma tarzania się w błocie, nie ma piwska, nie ma wydawania różnych gumowych przyborów do celów, jakich Państwo się domyślacie. Tu jest zupełnie inna atmosfera. No tu jest po prostu... Proszę Państwa, nie będę prawił kazań, bo nie mam do tego uprawnień, więc tylko pokażę Państwu tutaj, jak ludzie opuszczają powoli to miejsce, ale też się nie spieszą, widzą Państwo, lubią sobie porozmawiać, lubią się spotkać, są z różnych grup, mają teraz okazję chwilkę ze sobą porozmawiać. Dlatego, że potem już na trasie idą w pewnych odległościach od siebie, w takich grupach kilkuset osobowych. Ja troszkę ubolewam, że te pielgrzymki, tak mi się wydaje, z roku na rok są coraz mniejsze, ale być może to wszystko się jeszcze odbije od tego trendu spadkowego. Żegnam Państwa.